profondo! Panie trenerze, jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? Powiem tak, no generalnie jeśli chodzi o wynik, jestem zadowolony, bo punkt przed tym meczem bym wziął w ciemno. Uważam też, że z przebiegu tego spotkania ten remis wydaje mi się jest sprawiedliwy, bo i Zamojnie miało swoje, my też mieliśmy swoje kontry, które żeśmy nie wykorzystali. Ale powiem tak, no generalnie dla nas punkt na wyjeździe jest to punkt dobry. Jak się nie da wygrać, to trzeba ten punkt zrobić i ten punkt zrobiliśmy. Jestem zadowolony. Panie trenerze, dzisiaj rzadka sytuacja. Pojawił się na boisku zarówno pan, jak i ten gospodarzy, pan Robert Rogala. Myślę, że pokazaliście troszeczkę jakości dzisiaj na tym boisku. Powiem tak, no z Robkiem się znamy 25 lat albo i więcej. Zaczynaliśmy od naszego kochanego Radomiaka wspólne granie, że tak powiem. Powiem tak, no w tamtych czasach były charaktery, były umiejętności i to wszystko z wiekiem. Oczywiście brakuje trochę tlenu, ale ten charakter, serce zawsze się będzie miało. Panie trenerze, pan oceni to dzisiejsze spotkanie? No myślę, że pojedynek być może nie stał na wysokim poziomie, natomiast nasza przewaga nie ulegała tutaj żadnej wątpliwości. Mieliśmy więcej z posiadania piłki, lepiej tą piłką operowaliśmy, natomiast drużyna z Mogilnicy grała bardzo ambitnie do końca, mimo gdzieś tam czasami braku sił, ambitnie dążyli do tego, żeby wywieźć stąd chociaż jeden punkt i to im się udało. Panie trenerze, po dłuższej przerwie dzisiaj pojawił się pan znowu na ligowych boiskach, jak po przerwie pan oceni swój powrót? No ciężko oceniać samego siebie, natomiast sytuacja kadrowa zmusiła nas do tego, że bym musiał dzisiaj przywdzieć koszulkę i wrócić na boisko. Mam nadzieję, że to po raz ostatni, bo kadra jest dość szeroka, natomiast kartki, kontuzje doprowadziły do tego, że dzisiaj mieliśmy tak naprawdę 13 chłopaków zdrowych, w tym w trzeciej minucie już musieliśmy dokonać zmiany. Kontuzji doznał Tomek Turczyk, co znacznie osłabiło nasze siły ofensywne. No i tak się złożyło, że na te ostatnie 15 minut jeszcze wszedłem na boisko, chciałem pomóc drużynie, niewiele dałem, ale miejmy nadzieję, że zawodnicy nie będą mieli tego za złe.